Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Na wyznaczenie terminu czeka sprawa zabójstwa dokonanego blisko 11 lat temu w suwalskiej noclegowni. Kryminalną zagadkę udało się rozwikłać dzięki pracy policjantów z tzw. Archiwum X w Białymstoku. W kwietniu 2011 roku zaginął 60-letni pensjonariusz suwalskiej noclegowni. Poszukiwania mężczyzny nie przyniosły rezultatu. Śledztwo zostało umorzone, ale niezapomniane. Na biurka śledczych z białostockiego Archiwum X historia tajemniczego zniknięcia 60-latka trafiła w sierpniu 2020 roku. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany od lat mężczyzna został zabity, a jego ciało ukryte na tyle skutecznie, że do dziś szczątków nie odnaleziono. Udało się również ustalić dwóch podejrzanych. Pierwszy z nich to obecnie 43-letni Suwałczanin, drugi aktualnie 32-letni mieszkaniec powiatu łomżyńskiego. Zatrzymani wczesną wiosną 2021 roku usłyszeli zarzuty, między innymi zabójstwa i ukrycia zwłok. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, zarówno sprawcy, jak i ofiara przed blisko 11 laty korzystali z azylu w postaci noclegowni. To tam doszło do zbrodni. Dwaj młodzi mężczyźni najpierw przez kilka godzin bili 60-latka, później taśmą skrępowali mu ręce i nogi. Do gardła wsypali mu dużą ilość przyjmowanych przez niego leków, po czym zakleili mu również usta, zmuszając w ten sposób do połknięcia tabletek. Gdy zorientowali się, że mężczyzna zmarł, korzystając z taczki, przewieźli ciało na pobliską działkę i tam je zakopali. Przeszukanie ustalonego terenu przez funkcjonariuszy policji przy użyciu ciężkiego sprzętu, drona i specjalnie przeszkolonych psów dały jednak wynik negatywny, informuje rzecznik suwalskiej prokuratury okręgowej. Obu mężczyznom grozi dożywocie.